Państwu w kolejnym programie z cyklu Kocham Gorzów w kafe Dziki Bluszcz. Ze mną Jerzy Synowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolę sobie zapytać Pana charakterystyczną, może nieco zmienioną formułą. Czy zainteresowany wie, w jakiej sprawie został wezwany na dzisiejszą rozmowę? Oczywiście, że wiem. Zawsze temat jest jeden. To jest Gorzów, który kocham. No i super, proszę Państwa, więc ja odpinam mikrofon i wychodzę. Po prostu zostawiam Państwa z Jerzym Synowcem. To był żart, jasne, że żart. Oczywiście, a wie Pan dlaczego? Wiem Pan, dlaczego tak powiedziałam? Dlatego, że pewno wiadomo, co ja powiem. Nie, wiadomo, że Synowiec będzie mówił. I że znam odpowiedź na każde pytanie. Nie, że wiadomo, że Synowiec będzie mówił, bo kiedy zastanawiałam się nad formułą tej rozmowy, nad pytaniami, pytałam różnych ludzi, o co mogę Pana zapytać, no powiedzieli mi, ale on będzie sam mówił. No więc najlepiej by było, gdyby Pana zostawić sam na sam z publicznością. Ale dobra, zostawiamy ten wstęp. Ja bym chciała przywitać Pana i przedstawić jako kandydata na prezydenta Gorzowa. To znaczy, no bardzo miło mi to słyszeć. Myślę, że byłbym dobrym prezydentem Gorzowa, a nawet bardzo dobrym. Natomiast ja wolałbym jednak popierać i forować ugrupowanie Kocham Gorzów. Mam nadzieję, że ono zdobędzie władzę w Radzie Miasta i to będzie ważniejsze niż bycie prezydentem. Tam. Ale zaraz, zacznijmy od góry. No, gdzie tam tak po środku chcecie coś tam robić? Nie. Ja oczywiście bym chciała, żeby na przykład kandydatem była kobieta, ale wobec tych trzech, których już znamy, to raczej atuty są po Pańskiej stronie. No ale może jak się pojawi kobieta, to pokona wszystkich kandydatów mężczyzn, bo chyba Gorzów dojrzał do tego, aby mieć kandydata czy prezydenta kobietę, prężną, kochającą miasto, mającą pomysły, zbliżającą Gorzów do Europy. Może dosyć tych facetów, którzy często są wypaleni zawodowo i chcą spocząć na laurach bardziej niż być aktywnym prezydentem. Może przyszedł czas po prostu na kobietę prezydenta. No, ja też się z Panem zgadzam, tylko nie wiem, czy to słowo, którego Pan użył, dojrzałość, odnosi się do pełnego elektoratu, ale ja rozumiem, że Panu prezydentura się po prostu nie opłaca. Znaczy prezydentura niektórym ludziom się nie opłaca i nawet nie dlatego, że są to kwestie finansowe, które zniechęcają do bycia prezydentem, ale wielu ludzi, którzy prowadzą biznesy, są spełnieni, mogą przekazać swoje przedsiębiorstwo żonie, synowi, znajomym, rodzinie. Firma dalej funkcjonuje, a on sobie może zrobić przerwę na prezydenturę. U mnie tak nie jest. U mnie, gdybym został prezydentem, to muszę właściwie pożegnać się z zawodem już na zawsze, bo właściwie nie ma powrotu po wielu latach na tą samą półkę, zwłaszcza w pewnym wieku. I to jest decyzja dla takich ludzi jak ja niezwykle trudna. Jeśli Pan dotknął kwestii pewnego wieku, to ja zapytam, w takim razie nie rozważa Pan przejścia na wcześniejszą emeryturę, czy na emeryturę w ogóle? Bo nie. Jak dobrze policzyłam, mógłby Pan to zrobić. Znaczy, mając 49 lat, bo tyle liczę, mógłbym oczywiście przejść na wcześniejszą emeryturę. Skończy Pan 1 sierpnia, dodajmy. Tak, aczkolwiek oficjalne dokumenty nie potwierdzają mojej prawdziwej daty urodzenia. Pokażę później dowód osobisty, z którego wynika, że urodziłem się 1 lipca dokładnie, w Gorzowie zresztą. Ale zamierzam pracować aż do tego czasu, kiedy mój umysł i moje nogi na to pozwolą. Adwokaci na szczęście tak mogą, w związku z tym z pewnością nikt mnie nigdy na emeryturze nie zobaczy. Rozumiem. Ja zostanę jednak przy tej dacie, którą podkreśla nawet Wikipedia. Nie będę zaglądać Panu w dowód osobisty. Ale Panie Jerzy, Pan od zawsze angażuje się w życie tego miasta. Wie Pan o nim właściwie wszystko, a na pewno więcej niż ktokolwiek młodszy i na przykład z Gorzowem niezwiązany, czy tutaj przez lata niemieszkający. No to nie czuje Pan takiej potrzeby, presji, jakiegoś społecznego obowiązku, idei? Znaczy ja czuję taką presję oczywiście, jako chłopak z Gorzowa, który tu się urodził. Urodziłem się na ulicy Kosyniorów Gdyńskich, bo wtedy jeszcze rodziło się w domu. Ale po 2 latach rodzice się przeprowadzili na
obecną ulicę Wyszyńskiego, dawniej Świerczewskiego. Później mieszkałem w wielu miejscach. Mieszkałem na osiedlu Słonecznym, mieszkałem na ulicy Moniuszkiej, później przez wiele lat na Zubrzyckiego. Te nazwy może niewielu ludziom już dzisiaj mówią, bo są sobie pozmieniane. Dzisiaj mieszkam na najładniejszej chyba ulicy w Gorzowie Błotnej, a więc zwiedziłem w swoim życiu niemal cały Gorzów. Znam tu każdy kamień, każdą płytkę położoną na ulicy, każdy kawałek asfaltu i każde drzewo w każdym parku. To oczywiście zobowiązuje mnie do tego, żeby dbać o Gorzów, żeby starać się wpływać na to. Dlatego tak bardzo zależy mi na estetyce miasta. Chciałbym, aby moje dzieci kiedyś wróciły do Gorzowa. To jest główny cel mojego działania, żeby uznało to miasto za swoje, żeby chciały tu być, dlatego że Gorzów jest ładniejszy, ciekawszy, lepszy do życia niż inne podobne miasta. I to jest główny motyw mojego działania. Taki trochę altruistyczny, no ale chyba każdy powinien tak robić. Jeżeli się kocha miasto, to trzeba chcieć je zmieniać. Ja widzę wady tego miasta, widzę je z okien swojego biura, swojego domu i szkoda, że Gorzów się tak powoli zmienia. I jeśli sam nie będę miał bezpośredniego wpływu na wszystko, to chcę mieć chociaż pośredni wpływ na to, aby tak jak jest, nie było. Dobrze. Bo mnie czasem szlak trafia, jak widzę te zawalone kamienice w centrum miasta, te pół zrujnowane budynki, te krzywe chodniki, powiedzmy zaniedbaną skrajnie zieleń. Trochę się pan czepie, jak zwykle. Nie, będą ja tacy, którzy powiedzą, że to schizofrenia, proszę Nie, ja powiem tylko tak. Jakby prezydent naszego miasta rozejrzał się wokół, to zobaczyłby, że 30 metrów od jego gabinetu znajduje się piękny obiekt dawnego ratusza, obecnie popadający w ruinę. 50 metrów dalej znajdują się jakieś zawalone warsztaty popolicyjne, a naprzeciwko 20 metrów od jego okien znajduje się totalnie zaniedbany skwer, gdzie trawa jest po pas, gdzie jest nieprzestrzeżona zieleń i gdzie Bauerowi, dawnemu prezydentowi, głowę ukradli i nic to nikomu nie mówi. Taki jest obraz Gorzowa w pigułce. Z każdych okien, każdego mieszkania w Gorzowie widzimy podobne obrazki. I to jest dla nas wszystkich wstyd. No dobra, to w takim razie, jeśli pan już dotknął tego, co złe, to chciałabym, żeby pan powiedział, jakie według pana powinien mieć cechy potencjalny, albo jaki powinien być lub nie być potencjalny kandydat na prezydenta? Kandydat na prezydenta powinien moim zdaniem jeszcze mieć wystarczająco dużo życia przed sobą, aby chcieć zmienić Gorzów i żeby korzystać z tych zmian. To jest po pierwsze. Nie musi być człowiekiem urodzonym w Gorzowie, ale musi kochać Gorzów, znać go i rozumieć. Musi chodzić ulicami miasta, a nie jeździć tylko służbowym samochodem. No i musi chcieć przekształcić w Gorzów przynajmniej we Wrocław, Szczecin, Poznań, jeśli nie Berlin, a nie być zadowolonym z tego, co jest. Na zasadzie w sam raz. Bo takie hasło tutaj wymyślono kiedyś, że jest w sam raz. W sam raz jest w Glinojecku, w Parzęczewie i w Murzasichlach, ale nie w Gorzowie. To proszę pana, to ja w takim razie zadam panu jeszcze kilka pytań i proszę odpowiedzieć na nie tak lub nie. Prostych pytań, tak trochę w kontekście osobowości prezydenta, bo pan powiedział o konkretach, ja chciałabym o jeszcze charakterze. Czy prezydent powinien być pewny siebie i dumny? No oczywiście, że tak, jak najbardziej. A obdarowany radością życia? Tak, i charyzmą, żeby zarażać tą radością innych. Ekspresyjny i dramatyczny, często jak aktor na scenie? Tak, dokładnie tak. I oczekujący akceptacji innych? Tak, aczkolwiek nie oczekujący akceptacji wszystkich, bo jeśli będzie oczekiwał akceptacji wszystkich, to będzie populistą, czyli będzie wszystkim wszystko obiecywał i tego nie jest w stanie spełnić. A więc akceptacji znaczącej części miasta, może nawet większości. Silnie angażujący się w to, co robi? Zdecydowanie tak. Zmierzający w swoich działaniach do idealizmu? Do idealizmu może nie, bo Gorzów to nie jest miasto, które zbliży człowieka do idealizmu, ale powinien się starać w tym kierunku działać. A myślący i działający na wielką skalę? No na skalę Gorzowa oczywiście. Ale zmierzający do Berlina, to jednak wielka skala, tak? Tak, aczkolwiek jest to pewnego rodzaju przenośnia, wielkość dokonań. Do tego gdzieś tam w dalekiej perspektywie powinniśmy dążyć, bo takim miastem nie będziemy, ale to powinien być dla nas wzór. Wierzący w swoje siły i zdolności organizacyjne? Oczywiście, że bez tego sukcesu osiągnąć nie można. No dobrze, proszę państwa. Jerzy Synowiec odpowiedział w większości na te pytania tak. A ja chcę państwu przedstawić potencjalnego kandydata na prezydenta, dlatego że te cechy, które przed chwilą przedstawiłam, wyjęłam z horoskopu Lwa, a więc urodzonego 1 sierpnia, zodiakalnego Jerzego Synowca. To bardzo, bardzo możliwe, aczkolwiek jeszcze jedna kwestia tu nie padła. Chciałbym uzupełnić to o to, że kandydat
dobrze by było, gdyby posiadał udane życie rodzinne oraz potomstwo, któremu chciałby Gorzów przekazać, piękniejszy niż je zastał. Ideał. Mamy za sobą formalności przedwyborcze, a teraz czas na to, co tutaj. Kilka pytań. Gorzów jest rozkopany, bo miasto prowadzi wiele inwestycji. Jedni mówią nareszcie, inni, a że korki, objazdy, opóźnienia. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Znaczy, oczywiście tak jak każdy gorzowianin cieszę się, że w Gorzowie coś się dzieje, ale z drugiej strony wiem, że coś się dzieje w każdym mieście w Polsce, ponieważ pieniądze z budżetu państwa, z budżetu unijnego są przekazywane wszystkim i byłoby śmiertelnym grzechem ich nie wykorzystać, więc wszyscy wszystko budują. Zielona Góra też ma rozkopane, czy miała rozkopane Westerplatte i wiele innych miejsc. Rzecz tylko w tym, żeby to robić szybko i z głową. I inni to potrafią robić szybko i z głową, a my się do tego zabieramy jak lis do jeża. Tutaj 300 metrów warszawskich było 2 lata robione, Walczaka 2 lata robione, teraz nie wiadomo ile lat będzie robiona Sikorskiego, która zostanie na końcu zamknięta, jak już ją zrobimy, deptakiem. To jest autorski pomysł naszego prezydenta. I inne ulice też. Nikt nie zna perspektywy zakończenia. Wszyscy się cieszą, że się coś zaczęło, ale nie wiadomo kiedy się zakończy. Od lat jest Pan zaangażowany bardzo intensywnie w sport, ale znacznie mniej w kulturę. Może pozornie. Za chwilę Dni Gorzowa. Wśród wielu wydarzeń zabrakło obecności Filharmonii Gorzowskiej. Co Pan na to? Znaczy, ja uważam tak, że nie powinniśmy się silić w Dniach Gorzowa na sprowadzenie emeryta z Modern Talking, czy jakiejś 7. edycji Deep Purple. Tu powinna być prezentowana szeroka gama gorzowian, a my mamy perełki przecież. Tu nie chodzi tylko o Adama Bałdycha, Raminiaka, tu chodzi o zespoły rockowe z Gorzowa, jak na przykład Urząd Bezpieczeństwa, który tu jeszcze publicznie tak nie jest wyeksponowany. Filharmonia Gorzowska powinna być obecna w każdym miejscu i w małych składach, i w dużym składzie. Krystyna Prońko powinna śpiewać. Oczywiście Kwiatkowscy również, wszyscy, którzy tak naprawdę stąd pochodzą. A nie jakiś wujek Zenek, czy tam inny Sławek, który przyjeżdża do Gorzowa, nie wiedząc do jakiego miasta przyjechał i gdyby go zapytali wieczorem, to by powiedział, że w Skwierzynie był chyba, albo w Desznie, a może gdzieś jeszcze indziej. Wczoraj pojawiło się również w internecie zdjęcie naszego słynnego kwadratu. Parę dni temu, przed bodajże majówką, została wyłożona trawa w rolkach. Wczoraj z tej trawy nie pozostało prawie nic. Zainteresowani sprawą krytykują, dopytują, dlaczego tak jest, dlaczego zapłaciliśmy, a dzisiaj tam jest właściwie zniszczenie i pobojowisko. Inni, patrzący na sprawy Gorzowa, mówią, że to właśnie jest czepianie się czegokolwiek, że to taka gorzowska schizofrenia, bo jest słońce i ono po prostu tę trawę wypaliło. Pana zdanie o tym? To znaczy, no, powinniśmy się uczyć na błędach i wyciągać wnioski. Tak jest zawsze. My w Gorzowie niewiele takich inwestycji robiliśmy. Może jeszcze nie umiemy tego zrobić. No oczywiście, że jak trawa w upał rośnie, to trzeba ją podlewać. Ja mam ogromny ogród, największy na swojej ulicy i cały jest podlewany w nocy. Dlatego trawa nigdy nie jest wypalona. No ktoś, kto sadzi trawę, powinien o tym wiedzieć. Ale tu każdą inwestycję trochę krytykowano w przeszłości, bo krytykowano i Filharmonię. Sam to robiłem, ponieważ uważam, że nie w tym miejscu wybudowano, gdzie trzeba, krytykowano stadion żużlowy, Słowiankę i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest normalne. Powinniśmy myśleć, co zrobić dalej. Kwadrat został zaakceptowany, gorzowianie są dumni, niezależnie od jego wad, już jest. Pomyślmy, jak teraz zrobić deptak prowadzący do kwadratu, czyli ulicę Chorobrego do ulicy Strzeleckiej, najpiękniejszej ulicy w tej części miasta, żeby była pięknym deptakiem prowadzącym do najpiększego parku, a mianowicie Parku Róż. I wtedy mielibyśmy prawdziwe takie centrum deptakowo-parkowe. Ale nikt nie myśli, zrobiliśmy tylko kwadrat, do którego dojść nie można, bo na Chorobrego sobie można szybciej nogę złamać, niż spokojnie dojść z wózkiem na przykład. Na Strzelecką kobieta z wózkiem nie może wchodzić, ponieważ grozi to śmiercią lub kalectwem. No ale to trzeba chodzić po Gorzowie, żeby te rzeczy po prostu widzieć. Także zapomnijmy o kwadracie, zajmijmy się kolejnymi elementami miasta, które są do zrobienia. I jeszcze dodam jedną rzecz.
Dostaliśmy przepiękny prezent. Kolej ufundowała nam remont estakady za 100 kilkadziesiąt milionów złotych. Nigdy byśmy sami tego nie zrobili. A miasto uporczywie trwa w jakimś takim oślim uporze. Nie zrobimy kładki. Niech jeszcze kolej dożyczy milion czy dwa na kładkę przez most. My tego nie zrobimy, bo to kolej musi. Nic nie musi. Zrobiła nam prezent, a naszym psim obowiązkiem jest zrobić przepiękną ulicę Spichrzową, która do wiaduktu przylega. A jak dzisiaj wygląda? No przecież czarna rozpacz. Ja kiedyś wiozłem taki jednego z najsłynniejszych gangsterów w Polsce parę lat temu, który przyjechał do mnie i wiozłem go od ulicy Dworcowej, ulicą Spichrzową, Warszawską, potem Drzymały do sądu gorzowskiego i on z takim uznaniem mówi, ty, ale ten Gorzów to patologia, co? No i to jest trochę o naszym mieście. To jak pan dotknął tego gangstera, to w takim razie ostatnie pytanie. Gdyby pan mógł, był władny, posiadał te możliwości. Za jakie pana zdaniem błędy w rządzeniu miastem pozbawiałby pan funkcji prezydenta? Pozbawiłbym za jeden błąd, który obarcza w rezultacie wszystkich. Pozbawiam prezydentury ludzi, którzy realizują swoje fanaberie, nie oglądając się na interes miasta i na głosy mieszkańców. Pozbawiam ich na przykład za to, że kupują budynek, który trzeba byłoby tak naprawdę wyburzyć, myślę tutaj o przemysłówce, i planują wydać na niego jeszcze kilkadziesiąt milionów złotych. Za to bym pozbawiał zdrowia, wolności i czci, a niestety obecnie w wielu przypadkach tak się dzieje, że nabywa się jakieś niepotrzebne nikomu do niczego nieruchomości, zamiast remontować perełki gorzowskie, takie jak Gorzowski Ratusz, gdzie jest ciągle jeszcze sala dla rajców miejskich, gdzie jest gabinet burmistrza, no i był gdzie mogła być perełka. Ja nie mówię o willi na Wale Okrężnym, bo to jest w ogóle poza jakąkolwiek konkurencją. Mówię tutaj również o willi Janego i innych takich budynkach, które niszczą na naszych oczach i nikomu to nic nie mówi. Natomiast ładujemy pieniądze w jakieś dziwaczne przedsięwzięcia typu deptak koło katedry. Za to karałbym obcięciem obu rąk. Sami byliście Państwo świadkami, że żadnego rozstrzygnięcia w dzisiejszej rozmowie nie będzie. Rozstrzygnięcia w kontekście decyzji o kandydacie na prezydenta, kolejnym kandydacie na prezydenta miasta. Pozostaje nam więc nic innego, tylko czekać. Dziękuję Panu za rozmowę, Państwu za uwagę i do następnego programu. Dziękuję również.